A witam, Szymon Glonek, fotograficzny program Bez Nazwy. Stoimy przy wejściu do hali targowej. Tutaj widać cały plan rozstawu różnych stoisk. Gdzie co jest? Tu oczywiście nasze stoisko fotograficznego programu Bez Nazwy. A teraz Was zapraszam na taki spacer po targach, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. Ci, którzy nie będą mogli niestety być, to przynajmniej zobaczą, jak wszystko jest ułożone. Będzie to dynamiczne przejście, więc proszę oglądać. Od razu przy wejściu naprzeciwko widzimy stoisko EIZO. W tym roku bardzo kolorowe i pod takim hasłem Make Color Not War robimy. Tutaj możecie Państwo fotografować, są piękne modelki, jest fajny samochód. No dobra, idziemy zobaczyć dalej. Mistrzowie drugiego planu, pozdrawiamy. Tutaj Centrum Technologii Wacom, tablety i różne rozwiązania, oprogramowanie. Tutaj mamy BS Multimedia, czyli różne akcesoria, wideo. Idziemy sobie dalej, wchodzimy powoli w aleję ramek, albumów i różnych rozwiązań związanych z drukiem i oprawą zdjęć. Ziba Fototechnika, Inbox, czyli bardzo ładne albumy, bardzo ładne rzeczy związane ze zdjęciami. Elfo, czyli oświetlenie. Znana marka w Polsce, warto zawsze się nią zainteresować. Centrum druku, tutaj możemy oczywiście porozmawiać o swoich wydrukach, zamówić fototapety, zamówić wszelkiego rodzaju zdjęcia, art block, oprawy na wycisk, nowoczesne sposoby oprawy, FG Studio, druk i oprawa fotografii. Fotoceramika Bolesławiec, case pack, czyli jak bezpiecznie przewieźć czy przetransportować nasz sprzęt foto i wideo. Bardzo fajne walizki, bardzo fajne case'y. Fotoksiążki Kodak Express. Tutaj mamy następną firmę, Ertom, albumy, ramki. Tutaj albumy Art z Białego Stoku, czyli też właśnie firma, która zajmuje się albumami i ramkami. Idziemy dalej. Deckpol dla fotografii, czyli najróżniejsze możliwe rzeczy do robienia swoich wydruków personalizowanych. Nie tylko albumy, nie tylko zdjęcia, ale też dyplomy, zaproszenia, wszelkie związane z tym. Fotoromix. Andrzej Frankowski i o, Rynek Łódzki, Łódź Market, proszę bardzo. A tutaj mamy Foto Dalux Przemyśl. Zdjęcia, albumy, fotoksiążki z pudełkami i duże powiększenia. Przechodzimy sobie dalej. Tak oto minęliśmy pierwszą alejkę. Smooth Camera Accessories, mamy jakiś kran. Mamy różnego rodzaju slajdery, statywy i wszelkie potrzebne akcesoria do filmowania. Cyfrografia.pl, czyli książki, czyli najróżniejszego rodzaju poradniki, programy do nauki fotografii, do nauki obróbki wideo, kolorem, druk UV. A tutaj możemy sobie zobaczyć najróżniejszego rodzaju wydruki zdjęcia, też zdjęcia podświetlone, różne ciekawe rzeczy związane z wydrukiem. Nadal jesteśmy w tej alejce. MBS, AYA Video System, MBS Pro. Proszę Państwa, czyli dźwięk, czyli oświetlenie, czyli rzeczy związane z obróbką wideo i dźwięku. GoPro, no to tej firmy chyba nie muszę przedstawiać, Be a Hero
I tutaj mamy drony, tutaj mamy kamery, tutaj mamy wszelkie rzeczy związane z tym, żeby pokazać nasze ekstremalne przeżycia. Minilaby Poznań obok, Tema Fot, czyli jednak rynek minilabów nadal istnieje. Tu mamy maszynę Noritsu. Będziecie Państwo mogli zobaczyć też u nas materiał o nowych maszynach Noritsu. To już Paweł go przygotuje. Cyfrowe.pl, czyli sklep ze sprzętem wideo, sklep ze sprzętem foto, z różnymi akcesoriami. Tutaj też wystawiają się z różnymi ciekawymi rzeczami. Mają też jakieś mini studio, gdzie pokazują na przykład swoje oświetlenie. Dobrze, i przechodzimy dalej. Roland Polska. Wielkoformatowe miksery. Po drugiej stronie Filmar. Jak Państwo widzicie, tu już weszliśmy w dużo, w alejkę, gdzie jest dużo akcesoriów i rozwiązań dla wideo. DigiPack Maker. W tamtej alejce już byliśmy dalej, więc sobie skręcimy tutaj i przechodzimy do ProfiBook. Twój klient wybiera okładkę albumu i wykonuje projekt, przesyła poprzez sieć na Wasz serwer, pozostaje już tylko wykonać i wysłać gotowy album. Tak się firma reklamuje. Oprogramowanie dla producentów fotoksiążek. I tutaj też są albumy w bardzo ciekawych różnych rozwiązaniach. Możemy sobie na książce, fotoksiążce swojej wydrukować zdjęcie. Możemy mieć oprawę skórzaną w jednym kolorze, w dwóch kolorach, z tłoczeniem. Pact Mini Labs. Mini Laby, serwisy, części, programy, finansowanie. Czyli widać, że jednak rynek mini labów wraca z powrotem. No i jesteśmy tutaj znów przy Eizo. Z tej strony, więc skręcamy w prawo. iCorner. Tu przyjdziemy i porozmawiamy sobie więcej o tej marce, dlatego na razie będziemy, znaczy o tych markach, które tu są pokazane, na razie dlatego tylko powiemy, że bardzo fajne rzeczy do naszych smartfonów, a nimi coraz częściej fotografujemy, więc na pewno zwrócimy uwagę w tej rozmowie na przykład na holoklipy. I przechodzimy sobie dalej. Tu mamy ProfiDruk, mamy Fotonowak Studio, czyli albumy, czyli fotoksiążki i wszystko, co z tym związane. Widać, że rynek jest duży. Barańskie albumy fotograficzne. Mogę powiedzieć prywatnie, że nawet mam jeden taki album z tej firmy i serdecznie polecam. Przechodzimy. Professional Market. Tutaj może sobie zajrzymy, bo widzę, że jest trochę oświetlenia do wideo, jakieś slajdery, trochę kamer, JVis tutaj na przykład kamery możemy sobie obejrzeć. Całkiem ciekawe sprzęty. Tutaj różne rozwiązania do profesjonalnego wideofilmowania. A i jesteśmy przy stoisku Manfrotto. Znana Państwu na pewno firma, statywy, torby, statywy wideo, statywy fotograficzne, najróżniejsze głowice, ale też lampy LED-owe, małe sangany. My zresztą korzystamy z takiego jednego. Polecam serdecznie, bardzo fajny sprzęt. Obok jesteśmy przy... Obok na tym samym stoisku są torby Kata, seria National Geographic jest też pokazywana, jest Bowens ze światłem. To wszystko, wszystkich tych akcesoriów, dystrybutorem jest firma Foto 7. Serdecznie polecam, jeśli ktoś potrzebuje dobrych markowych rozwiązań, jeśli chodzi o statywy czy inne akcesoria, to warto zapoznać się z ofertą tej firmy. Baby Art. Zachowaj wspomnienia z Baby Art. Przyznam szczerze, że jako ojciec mojego dziecka z uwagą przyglądam się tej firmie.
Przepraszam panowie, czym się zajmujecie? Zajmuję się sprzedażą artykułów kreatywnych. To znaczy? Jesteśmy dystrybutorem produktów Baby Art, reprezentujemy firmę Dorel Polska, która również jest producentem i dystrybutorem fotelików Maxi Cozy, wózków Queenie. Generalnie tutaj, jeśli chodzi o targi, o fotografię, co to jest to Baby Art, jakby pan mógł tak w dwóch zdaniach? Baby Art to jest marka artykułów kreatywnych, które stanowią bardzo dobre uzupełnienie sklepów fotograficznych i wszelkiego rodzaju studiów i usług, ponieważ pozwalają na, można powiedzieć, upamiętnienie narodzin dziecka, czy wszystkich rzeczy z tym związanych, chrztu, wszelkiego rodzaju, nie wiem, świątecznych okazji, tego, co można ze zdjęciem po prostu połączyć. Mhm. I uważamy, że jest to bardzo dobry produkt, który generalnie jest przyjęty w branży dziecięcej, ale również myślę, że ma dobrą, że tak powiem, pasję w branży fotograficznej. Super. Przyznam się, że przyjdę tutaj i przyjrzę się tym produktom bardziej. Dzięki bardzo. Tam już w alejce byliśmy. Przed nami kolejny sklep fotograficzny. Tym razem sklep bez nazwy. Fotyk, Sigma, Lexar, Benro, Manfrotto, czyli bardzo wiele różnych akcesoriów, które można tu kupić. Evercast. Innowacyjne rozwiązania IP dla broadcastu. Transmisje z użyciem bondingu w sieci 3G, 4G oraz sieciach satelitarnych. Czyli coś dla nas. Musimy się też temu przyjrzeć. Ale też dla wszystkich, którzy zajmują się właśnie profesjonalnym przygotowaniem, czy rejestracją, czy transmisjami wideo. Idea ID. Firma nie za bardzo się chwali tym, co robi. Zaraz się przyjrzymy. Panowie, możecie powiedzieć, czym się zajmujecie? Czy jesteśmy przedstawicielami marki DGM, różnego rodzaju elektronika użytkowa, od telefonów, tabletów, powerbanków, monitory, tak? Także różnego rodzaju sprzęty, które mogą się przydać osobom, również związanym z fotowideo, tak? Zwłaszcza dużym zainteresowaniem teraz się, z tego co zauważyliśmy, cieszą powerbanki, no bo to jednak dobra rzecz, zapas energii, nawet do aparatu czy kamery. Super, dzięki bardzo. Energii wszyscy potrzebujemy. Dobrze, i już w ten sposób jesteśmy przy stoisku Foto Plus Digital Foto Video. Z redaktorem Bójko rozmawiałem, jeszcze na pewno będziemy rozmawiać z redaktorem Gajlewiczem. Opowiedzą, co ciekawego robią. Creative Tools i kolejna firma, która zajmuje się rozwiązaniami wideo. I bardzo fajna kamera RED. Ci, którzy zajmują się profesjonalnie wideo, na pewno nieraz słyszeli o tej marce i o produktach tej firmy. Dobrze, idziemy sobie dalej. BeSteady Shop, czyli pewnie wszystko związane ze stabilizacją. Sound Service, czyli rzeczy związane z obróbką dźwięku. Jakże bardzo ważne, sami Państwo zwracacie, że uwagę na to, jak jest dźwięk u nas. Tutaj widzę produkty Zooma, doceniane i w branży radiowej, i w branży wideo. I wróciliśmy sobie z powrotem, przechodząc taki, powiedzmy, 1/3 hali. Po prawej stronie jest stoisko firmy BX i tutaj swoje produkty pokazuje Sony. Pokazuje Panasonic, pokazuje Nikon, pokazuje Olympus, zagadniemy może, ale to później zaprosimy Przemka, żeby przyszedł do nas na przykład z Olympusami i opowiadał, co tutaj można zobaczyć na stoisku. No i wróciliśmy z powrotem do stoiska Eizo. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę. I za chwilę zapraszam Państwa na dalszą część naszego spaceru.